Cześć, witajcie na kanale wideotesty.pl. Mam na imię Marcin i zapraszam Was dzisiaj na pierwszy gameplay z gry Dying Light. Dying Light to gra wyprodukowana i wydana przez Techland. Dostępna jest w wersji na PC, Xbox One oraz PlayStation 4. Gra w skrócie polega na przetrwaniu w świecie opanowanym przez zombie, które powstały w wyniku działania tajemniczego wirusa. Nie będę Wam zdradzał zawiłości fabuły, bo jak kogoś to interesuje, lepiej jak sam zgłębi tajemnicę gry. W gameplayu postaram Wam się pokazać mechanikę gry, to jak się poruszamy i co możemy robić w grze. Okej, najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Dzisiejszy odcinek dotyczyć będzie gry za dnia. Kiedy wykonujemy różne zadania, a zombie są w miarę niegroźne, poruszając się powoli i ociężale. Jeśli do nich podejdziemy lub narobimy hałasu, to nas zaatakują. Jednak walka nie jest specjalnie trudna. Druga opcja to po prostu ucieczka. Dzięki niesamowitej kondycji i zdolnościom parkurowym naszego bohatera, potrafi on wspinać się na każdą przeszkodę czy budynek, wykonywać długie skoki i efektownie unikać spotkania z zombie. To by było na tyle tytułem wstępu. Teraz zapraszam Was do obejrzenia kilku minut gameplaya, a pod koniec pomówimy jeszcze o wymaganiach sprzętowych tej gry. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Obawiam się, że dla niego już za późno. Dobra, kończ sprawę. Tylko niech nie cierpi. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych krajków. Skończyłem z samochodem. Trzymaj tak.
dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Okej, okay. Jak mieliście okazję zauważyć w gameplayu, akcji w tej grze nie brakuje. Ciągle gdzieś biegamy, wspinamy się, skaczemy, ewentualnie odpieramy ataki zombie. W następnym gameplayu będziecie mieli okazję zobaczyć grę w nocy, która różni się diametralnie, ponieważ wtedy to my stajemy się zwierzyną, a zombie są łowcą. Natomiast obiecałem wam jeszcze kilka słów na temat wymagań graficznych gry. Otóż wymagania są naprawdę wysokie. Producent jako minimum podaje 64-bitowy Windows 7 8.8.1, procesor Intel Core i5, czyli 4-rdzeniowy, o taktowaniu przynajmniej 3,3 GHz lub odpowiednik firmy AMD FX8320 3,5 GHz. Minimum to 4 GB pamięci RAM, dobrze mieć 8 GB, minimalna karta graficzna to GeForce GTX 560 lub AMD Radeon HD 6870 z 1 GB RAM na pokładzie. To jest absolutne minimum, żeby sobie pograć w rozdzielczości Full HD, ale przy wyłączonych efektach i przy niskich detalach. Im macie lepszy komputer, tym lepiej dla was, natomiast już mówię wam z góry, że trzeba mieć naprawdę dobrą maszynę do tej gry, żeby oczywiście cieszyć się pełnym kunsztem grafiki i animacji. No i na tym zakończymy dzisiejszy gameplay, kolejny z trybem nocnym już niedługo i potem będzie jeszcze mały bonus. A dzisiaj dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was, cześć!